Jest jeszcze jeden fajny sposób, proszę Państwa, żeby splajtować i biznesowo, i prywatnie, kiedy biznes jest w spółce z o.o. No wymyśliłem przy okazji właśnie tego, że człowiek miał spółkę z o.o., a chciał splajtować tak globalnie. No i ten sposób polega na tym, że mam spółkę z o.o. i sobie ona prowadzi biznes, a ja nie wypłacam z tej spółki pieniędzy dla siebie z tytułu dywidendy, tylko wypłacam pieniądze w ogóle bez żadnego tytułu. Wtedy one teoretycznie lądują w kasie i tam księgowa przeklina, że tą kasę musi prowadzić. Albo pożyczam sobie te pieniądze. Oczywiście robię umowę pożyczki, wszystko się zgadza i tak dalej. I co wtedy się dzieje? Otóż jeżeli ja doprowadzę do plajty tego biznesu, to znanymi już nam sposobami, bo przecież to omawialiśmy, to jeżeli w spółce dokumentacja wskazuje na to, że ja z niej wziąłem 2 miliony złotych, to syndyk, który wejdzie do spółki, zażąda zwrotu ode mnie i wtedy splajtuję, bo nie mam tych pieniędzy, bo dawno je wydałem na waciki. W związku z tym pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście splajtować bardzo skutecznie, to musicie wyjąć pieniądze dla siebie, ale nie w postaci dywidendy, no bo wtedy one są wypłacone jako dywidenda, płacicie podatek, nie ma powiązania, majątek prywatny jest chroniony, a jak my chcemy splajtować, również prywatnie, to majątek prywatny nie może być chroniony. Musi tam wleźć komornik, żądać tych 2 milionów, sprzedać nasze mieszkanie, dom, samochód, wszystko to musi sprzedać, żeby żona nie musiała na te waciki wydawać. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby pociągnąć za sobą nie tylko spółkę z o.o., ale również cały majątek prywatny. Zawsze działa 100%.